Witam serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot, Wróżka Fortuna z tej strony. Zapraszam wszystkie ryby do wysłuchania horoskopu na październik 2018 roku. Karta, która będzie Was reprezentowała w tym miesiącu, to jest oczywiście Słońce. Najszczęśliwsza karta z tarota, tak samo jak i świat, ale chyba Słońce to jest najszczęśliwszą kartą. Co oznacza powodzenie tutaj, sukces na pewno gwarantowany w październiku, ryby na pewno osiągną sukces, radość i szczęście. Wszystko Wam powinno się udać i przynieść pełną satysfakcję. Będziecie bardzo optymistycznie nastawieni do ludzi i do świata. Wewnętrzna pogoda ducha tutaj w Was. Ale żeby nie było tak strasznie 100% szczęśliwie, jest oczywiście przeszkoda, tak jak to w życiu bywa. Przeszkoda w królu buław. Król buław, wiadomo, no dobre zdrowie, bardzo seksowny, ale co on tutaj, jaką stanowi przeszkodę? To jest właśnie może wasz szef, może który Was wezwie na dywanik w tym miesiącu, może dominowanie nad Tobą. To jest właśnie przeszkodą w tym miesiącu. Jakiś król buław tutaj będzie dominował, czy to w pracy, czy w domu. W pracy może być szef, tak? W domu może być mąż, ale tutaj mi to wygląda na wizerunek szefa, wzywającego na dywanik w tym miesiącu. Może być trudny partner życiowy, który mówi, że ma zawsze rację. To tutaj będzie przeszkadzał troszeczkę w tym miesiącu rybkom. Co odchodzi? Dziewiątka kielichów, kochani. Drogie rybki, dziewiątka kielichów. Odchodzi takie życie towarzyskie na moment, restauracje, kluby, tak? Ale także wszystkie, to są także media społecznościowe. To w tym miesiącu zejdzie na dalszy plan. Serczowanie po internecie i tutaj właśnie takie imprezowanie, to odejdzie na dalszy plan w tym miesiącu. Jak będziecie działać? Macie tutaj, kochane rybki, króla monet. Na pewno śmiało będziecie działać, bo tutaj bardzo pragmatycznie. Śmiało będziecie zarządzać swoimi finansami. Wszystko, co sobie zamierzycie, właśnie zakończy się pomyślnie. Dasz sobie radę ze wszystkim, droga rybo. Oznacza sukces w sprawie, o którą będziesz pytał właśnie w tym miesiącu. Oznacza sukces. Bardzo piękne tutaj działanie dla ryb. A przyszłość też właśnie. Ósemka buław. Tak, dobre pomysły tutaj. Coś może właśnie Cię zainspiruje do działania, będzie tutaj właśnie przyszłość bardzo interesująca, możliwe, że jakaś podróż, nawet samolotem. Tutaj właśnie, jeśli szukasz pracy, to też jeśli aktywnie, szybko będziesz szukał pracy, to w tym roku, w tym miesiącu, przepraszam, ryby znajdą tą pracę. Jeśli aktywnie, tu w pracy natłok wydarzeń, sporo pomysłów, ale w miłości też oznacza szybki romans. Tutaj szybkie działanie właśnie buławy mówią o energicznym, szybkim działaniu w tym miesiącu. Co, kochani, w podstawach? Oczywiście spełnienie. Cesarzowa jest to kobieta bardzo zaradna, spełniona, która odnosi sukces nie tylko zawodowy, ale także jest i osobisty. Żyje pełnią życia, to jest kobieta spełniona, taki ideał, bardzo dobra matka, żona czy szefowa nawet. Ona nigdy nie zdradza, kocha i tutaj właśnie bardzo pomyślnie, bardzo pomyślnie w podstawach. Wszystko będzie się działo we właściwym czasie, tu i teraz. I w spełnieniu jesteście w tym miesiącu, takie macie podstawy. Co w rodzinie? Też w rodzinie bardzo fajnie. Możliwe, że Twoja rodzina uzyska jakąś pomoc i jakieś korzyści, bezpieczeństwo. Możliwe, że dzięki Twoim wysiłkom nawet.
Cesarz to jest władza, autorytet, bardzo mocna, twarda karta. Konsekwentnie tutaj będziesz działał. W rodzinie właśnie, dzięki tobie, tutaj rodzina twoja, droga rybo, może uzyskać bardzo wiele korzyści. No, dla niektórych otwarcie firmy też może być tutaj zaczęcie nowego biznesu. Kochani, macie w Radzie kartę papieża. To jest autorytet moralny, również osoba duchowna może być. Tutaj właśnie trzeba pamiętać, karta Tarota nam tutaj właśnie podpowiada jako karta rada, aby w praktyce właśnie, żeby pamiętać, że nie jesteś sam. Że tutaj właśnie te cele, które osiągniesz, aby służyły właśnie nie tylko tobie, że właśnie ogólnemu pożytkowi. I pamiętajcie, że wasze kroki są na bieżąco oceniane, ale tutaj właśnie karta rada jest taka, aby pamiętać także o innych. Tak, właśnie, bo czasem nie można być, odnosimy w życiu sukcesy, prawda, i trzeba wyciągnąć czasem pomocną dłoń i pomóc nawet tą radę słowną właśnie, tą radę, tą rozmowę z kimś nawet bliskim. Czasem warto przeprowadzić, jesteśmy zapracowani, ale poświęcić te 5-10 minut uwagi, aby po prostu dla kogoś bliskiego poświęcić tą uwagę i porozmawiać, wyciągnąć pomocną dłoń czasem. Tutaj właśnie jest taka rada. Dobrze, kochani, a wynik w tym miesiącu to jest nowa droga. Spełnienie, karta brama. Znowu tutaj zmiana pracy może być wynikiem w tym miesiącu, bądź miejsca zamieszkania. Dla niektórych rozpoczęcie nauki, studiów, wybranie nowego kierunku. I tutaj pamiętajmy też, ta karta też właśnie o tym mówi, że nie bójmy się zmian, bo zmiany są konieczne. Jakby nie zmiany w życiu, to byśmy trwali w martwym punkcie i byśmy niczego w życiu nie osiągnęli. Ale pamiętajmy, że jak już coś osiągniemy w życiu, aby się dzielić i aby pomagać innym, nawet znaleźć właśnie czas na rozmowę z kimś, kto nas o to poprosi, bo tutaj jest właśnie też takie przesłanie w tym czytaniu. Drogie ryby, ja wam życzę, rybki, wspaniałego miesiąca, bo taki się zapowiada, dużo sukcesów. Przesyłam wam moc pozytywnej energii i do następnego czytania. Pozdrawiam was serdecznie.